deliver us to victory! Ale ciężkie bitwy. O jedno z elfickich miast. Our foes appear to be gaining the upper hand in this battle. Rozmieszczenie, uciekamy na górkę. Bez was, bez was. Dobra, tylko mogę... The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in bravery. Tylko wystrzelać. Się rozwalcie na luz. No, teraz już tylko czekamy za śmiercią. Mamy trochę pokłaść. Aż nie padną. To są wstrząśnięci. Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this disgrace. Teraz nas wybiją. Okej, niech się cieszą z tej małej wygranej. Only half the enemy force remains. Okej, teraz zostanę po dupie. Our men have slain the Saracen general. O, generała mi. Now we must send his men running back to the desert. Okej, łapcie ich jeszcze, jak jest szansa. Okej, chociaż wątpię, że... Młodziemu jakoś zaradzę. Generał. For the moment, the fortune of battle goes our way. Let's pray it remains as such. Jeśli to wygramy, to jestem po prostu happy. I tutaj niedobitki zostały. Ej, rozbiliśmy taką dużą armię? Strzelać, strzelać. Okay, tam ci sobie ich powłapują. To się cofnijcie. Okay, zostało tylko dwóch. Enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Attack quickly! It is a praise the Almighty. Our enemy has lost his stomach to fight. We must push our advantage. Dobra, to już nikt praktycznie nie zostanie. Dobra. All of Christendom. Ale już na pewno następnej bitwy nie stoczy. Nie ma opcji. Krwawe bitwy o jedno z miast. No skąd? Ej, łucznicy sami? Dobra, nie mam pytań. Okej, ale skąd oni biorą to wojsko? Po prostu się w pale mi nie mieści. Our foes appear to be gaining the upper hand in this battle. Okej,
Ja już wtedy nic nie zdziałam. Po prostu już nie widzę tego. Czym ja muszę się bronić? The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in bravery. Okej, oni tam mają dwa oddziały pewnie. Że im wybije całą armię dosłownie. Się pozabijają. Teraz powybijamy. Tym jeszcze mogę zaatakować. Okej, uciekają. Atakują z dwóch stron, to już nie za nim nie idzie tego grać. Mogę jeszcze popróbować ich troszeczkę pokąsać, ale nic poza tym. I pray the course of this battle changes, because defeat seems almost certain. Okej. Tyle, że im troszeczkę wybiliśmy. I pray the course of this battle changes, because defeat, Lord Fee, protect us. The enemy general lies dead. Good riddance to that. Praise the Almighty. Our enemy has lost his stomach to fight. We must push our advantage. Okej, ostatnie oddziały zostały. Dlaczego nie wygramy? Jakbym bardzo chciał. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Może coś by się stało, że moje oddziały są w pojedynku bardzo dobre. Pray the course of this battle changes, because defeat, our enemies have snatched victory from us like thieves in the night. They will not. Tak jak myślałem, ale no, ciężkie walki, mega ciężkie. Niestety nie każdą bitwę można wygrać. Flee. Calling off the siege, my lord. Okej, my obejrzeliśmy lekko. Tysiąc septimów. Your will. Armia. Orders. Yes. Onward. Jedźcie na na rekrutację. Orders. Merging army. Okej, zmniejszymy wam podatki. I wyrekrutujemy jakiś jeden oddziałik. Order. Cofniemy. Your Majesty. Mar. Your will. I wy się udajcie tutaj. Yes, Lord.
Na atak. Continue tomorrow, my lord. Command me. We shall send them to hell or worse. March. Nic innego tu nie działa. Teraz jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, to mogę zaatakować. Orders? March. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Znienacka. Main siege. Ci do rozłączyli. Time to take the walls, my lord. A, dobrze, niedobrze. Let me strike, my lord. My lord, should we spare any of them? Okay. A ci też atakują. They will relent, my lord. Świetnie. When shall we attack the walls, then, my lord? Pytanie, czy ja dożyję do końca ataku, czy nie? O. Kto to przejmie? Dobra, oni to przyjęli. Ale dobra, nie zmienia to faktu, że jesteśmy na... już na wygranej pozycji. They come here to siege, but they shall leave here. Dobra. Komputer chce wojny. Your will. Czemu nie? We cannot travel there. O. Yes. No dobra. Crossing for battle. Chamy mnie zaatakowały. Trzeba było coś zrobić w tym kierunku. To jest trochę chore, że ja nie mogę. Muszę wywołać wojnę z jednymi, żeby po prostu móc przejść dalej. A nie chciałbym z naszymi teraz sprzymierzeńcami wariować. Nie. Gro, ja cię proszę, chcę coś sprawdzić. Czy ja szturmując tamto będę mógł przejąć miasto, czy nie? Że się po prostu spóźniłem na szturm. Dobra, to miało być tak. Zanim mieli się to przejąć. Mhm. Ja Narcis miałem zdobywać. Dobra, zobaczymy. The fools lay siege. Let them come. Okej, tam wiem, że wojna. Name thy enemy, lord. We march on our victims. We tore them apart, my lord. Victory! We march through your enemy's streets. Victory! Faction destroyed. Dobra, mamy jednego wroga mniej. Ale zyskaliśmy nowego. Co mnie bardzo nie cieszy. Dobra. A co oni tu mają? Tak tylko z ciekawości sobie moi mili sprawdzimy i ja sobie tutaj, który zaraz przerwę. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Besieging settlement, my lord. Dobra. Na razie z nimi nie wojujemy, chociażby mi się bardzo przydało to ten atak wykonać. Nie mam niestety oddziałów. Okej, ale ciekawie to wyszło. Ja się tu czaiłem na zdobycie tego, bo uprzedziła mnie jedna z frakcji. Taką armią mi chcecie atakować. No dobra, będziemy się potem zaś bronić. Będziemy myśleć, co dalej. Command me. Let me strike, my lord. Dobra. A więc tak. Mamy czarne mokradła. Aż pod samą wyspę Morrowind. Czyli no, plan został połowicznie zrealizowany, bo miałem uderzyć na ten półwysep, ale dobra. Będę się starał zrobić przymierze z tymi gośćmi.
jako takie. Co ja mam z nimi? No, mam z nimi przymierze, to mnie bardziej cieszy. I z tymi też mam przymierze. Czyli no, de facto trzeba będzie jedno zerwać. I skupimy się na prawej stronie całej mapy. Ja sobie zostawię tylko taki mały przesmyk, spróbuję do bronienia mieć. Przydałoby się też zrobić małą... małą grupę ściągnąć. Ale dobra, teraz będziemy mieć przynajmniej hajs na plus. Małą grupę zdobyć i zrobić po prostu małe grupki inwazyjne na te miasta. Głównie już zrobić przyczółek na wyspie Morrowind. I wykosić praktycznie... Boli mnie fakt, że z tymi będę musiał walczyć prędzej czy później. Oni mają dobrą armię, tak samo tamci mają dosyć potężną. Sprawdźmy sobie w ogóle na... Trybunał Tempy. Jest w ogóle, ja ich nie widzę. Na pewno z tymi mamy przymierze. Oni mają armię porównywalną do naszej, a mniejszy teren kontrolują. Jest ten trybunał. Tutaj. I też. Czyli nasze siły są porównywalnie takie same. Tam się widzę, że ci oberwali tutaj najwięcej, ja ich tutaj chyba rapiłem pod sam koniec gry. Okej, okay, i ci jak się nazywają? Great House Tywani. No i oni też mają armię porównywalną taką jak naszą, czyli będziemy musieli się troszeczkę zmotywować i uderzyć jedną siłą na ten półwysep, żeby to w ogóle coś tutaj zacząć działać. Czyli trzeba będzie jakieś dwie większe armie uzbierać, chyba że się zmotywuje i uderzymy tutaj na to. Ta jednostka jest cholernie droga w utrzymaniu. Samo jak i te. Okej, okay, weźmy sobie jakieś oddziały. Zrobimy sobie tu jedną armię i wypłyniemy okrętami inwazyjnymi i nie wiem co tutaj zrobić z Tamriel. Gdzie jest Tamriel? Tu. Oni mają przymierze z odległymi krainami. Pokigno of Ares i Clan of Cromwell, to oni są gdzieś tutaj, w tej okolicy. Nie wiem co to jest Forbes, gdzie jest ten klan. I oni mają wojnę ze Skyrim, Great House Hallu i Undead. Dobra, no to może zróbmy tak. Ja bym się zmotywował uderzyć tutaj na te dwie osady. Oczywiście sobie tu porozdziabywać te wieżyczki, żeby mieć tutaj podgląd i skupić się ogólnie tutaj, dojść do tego momentu i skupić się tymi wszystkimi armiami w tą stronę. Już uderzyć po prostu tak no, z impetem. Chyba że byśmy, jak zajmiemy tą osadę, to można by było ruszyć na zajęcie przyczółka na Morrowind, chociaż z tymi przyczółkami to ja mam zawsze na tragedię. Tak więc no, na razie tak myślę, co tu wywinąć. Nie, ale myślę, że chyba zrobimy tak, zajmiemy sobie, wypowiedzimy wojnę Tamriel, zdobędziemy dwie osady, podpiszemy z nimi, spróbujemy podpisać z nimi pokój i dopiero uderzymy sobie na resztę elfickich miast. I nie wiem, kiedy w ogóle jest kryzys otchłani. Dobra, moi mili, ja sobie robię przerwę, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jak tak dajcie łapkę w górę.
I nie wiem jak go nazwę. Krwawe boje o Silinom? Czy porażka pod Silinom? Ale zwycięstwo naszej armii. Nie wiem naprawdę jak to nazwać. Ale coś takiego trzeba będzie zrobić. Dobra, ostatni zapis. Trochę sobie pogadaliśmy, pokombinowaliśmy i zobaczymy co dalej.